Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy wybierał się w drogę, przebiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, zaczął go pytać: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu odpowiedział: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego, ukochał go i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. A będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Jezus wybiera się tutaj już prosto do Jerozolimy, gdzie ma oddać życie za nas. I mówi temu młodemu człowiekowi: ja za ciebie oddam życie, więc ty oddaj wszystko. Życie za życie. Tu chodzi o taką wymianę, o taką transakcję. Życie za życie. Jak bardzo cenne jest moje życie, skoro Bóg w Jezusie Chrystusie swoje życie oddaje za mnie. Jak bardzo Mu zależy na moim życiu. I wie, że może mnie tam w to swoje życie wprowadzić tylko za taką cenę, że odda mi swoje. Wczoraj mówiliśmy o tym z rodzicami, po co wychowują dzieci. Wy już nie jesteście dziećmi, ale swoich rodziców dziećmi zawsze będziecie. Więc rodzice wychowują dzieci po to, żeby dzieci odczytały wolę Bożą w swoim życiu, żeby spotkały się z Bogiem i żeby rozpoznały, dokąd Bóg chce ich prowadzić, czego oczekuje od nich, od nas. To jest takie bardzo ważne, żeby odnaleźć swoje miejsce w życiu. Niedawno wiecie, że był synod poświęcony młodzieży w Rzymie. Wielu mówiło, że to jest synod o młodzieży, a niektórzy się zrzymali, mówią: nie o młodzieży, tylko o towarzyszeniu młodym ludziom w rozeznawaniu powołania. Więc to nie jest o młodzieży, to jest o towarzyszeniu młodzieży. Chciałbym trochę o tym dzisiaj powiedzieć, w jaki sposób pomóc w rozeznawaniu powołania. I tu nie chodzi o kapłaństwo czy życie zakonne bynajmniej, chociaż to też jest jakaś droga. Ale w większości jesteśmy powołani do małżeństwa. Kiedyś wrócił ojciec z pracy, zmęczony jak to tato. Chciał odpocząć, a tutaj synek przybiega ciągle do niego i chce się z nim bawić. No i tato się denerwuje, bo chce odpocząć, a ten syn mu zajmuje czas. Nie wie, że to taka ważna sprawa, bawić się z synem. No i wymyślał różne zabawy, a synek się nudzi i wraca do taty znowu. I pomyślał sobie o tym, że w pracy przeglądał taką gazetę, którą właśnie miał ze sobą, i na środku tej gazety była mapa świata. Więc wstał, wyrwał te środkowe kartki, porwał je, zrobił takie puzzle, no i dał swojemu synkowi i mówi: a teraz poukładaj tę mapę, ułóż świat. Licząc na to, że ten chłopak, nie znając geografii, będzie miał z tym problem, nie? No ale jakie było zdziwienie taty, bardziej zdziwienie niż zdenerwowanie, że znowu mu się udało temu synowi tak szybko sprawę załatwić, że synek przychodzi, mapę ma ułożoną. No i on taki zdziwiony: jak ty to zrobiłeś? A synek mówi: bo z drugiej strony było dziecko. Było zdjęcie dziecka. Ułożyłem dziecko, a świat się sam ułożył.
Ułożyłem dziecko, a z drugiej strony świat się sam ułożył. I oczywiście to nie o to chodzi, że kiedy poukładamy sobie przeszłość, czyli nasze lata dziecięce, to nam się świat ułoży. Niemniej wybierając się w życie, wybierając się w drogę, żeby rozpoznać nasze powołanie, to potrzebujemy ułożyć w sobie dziecko. Bo inaczej świat się nam nie będzie układał. Ciągle będzie się wlokła za nami przeszłość, pewne rzeczy, których nie poukładaliśmy. Wielu z nas może czuje takie w sercu, w swoim życiu, takie przynaglenie, żeby oskarżyć kogoś o pewne wydarzenia w naszym życiu. Jeden muzyk na scenie muzycznej tak pokazywał młodym. Często pokazujecie palce w ten sposób, że ktoś jest winny. Tak, to ktoś zawinił. Mama, tato, nauczyciele, księża, ktoś tam jeszcze. I ten palec tak idzie w oskarżającym geście. Oskarżamy też Pana Boga do góry, tak, że Ty jesteś winien wielu rzeczom w naszym życiu, tak myślimy. Ale on wtedy mówi, a zobaczcie, kogo te trzy palce wskazują. Kogo te trzy palce wskazują? Tam gdzieś idą. Idą na mnie, tak? To nie chodzi o to, żeby się oskarżać. Tylko chodzi o to, żeby mieć świadomość, że na pewnym etapie naszego życia ja biorę odpowiedzialność za moje życie. To nie wystarczy oskarżać. Nawet jeśli było trudno, nawet jeśli było ciężko, nawet jeśli coś nie wychodziło, to ja mogę to podjąć, wyzwanie i po prostu wziąć odpowiedzialność za własne życie. Pierwsze przykazanie, jakie Bóg nam daje, to opuści człowiek ojca i matkę. Opuści człowiek ojca i matkę. I wiemy, że są różne skrajności. Jest taka, że nie chce mi się opuszczać, zostaję w domu. Rodzice jakoś tam pewne rzeczy mi zapewnią. I człowiek jest takim pasożytem. Wcześniej czy później to będzie bardzo boleć. Ale może być też tak, że życie w rodzinie jest tak trudne, że ja chcę uciec z domu. Spędziłem wiele godzin i wiele rozmów z młodymi studentami przez 10 lat jako duszpasterz studentów na właśnie omawianiu tych relacji z domem, że ktoś uciekł tak naprawdę na studia, bo już miał dość w domu tego, co się działo. Więc ucieczka z domu też nie jest rozwiązaniem. Oczywiście czasem wyjść, trzeba opuścić dom czy uciec w takim sensie, że już się tam nie da wytrzymać, ale trzeba coś z tym zrobić. I mamy takie narzędzie, które nam Bóg daje. O tym jutro będę mówił dłużej i więcej. To jest przebaczenie. To jest taki sposób miłości, który Bóg nam daje, że ja muszę sobie rozliczyć przeszłość, przebaczyć moim bliskim, mojemu tacie, mojej mamie, tym, którzy mnie skrzywdzili. Jeśli nie podejmę tej decyzji o przebaczeniu, to będę ciągle mieszkał w domu. Nawet jeśli ucieknę, nawet jeśli pojadę do Anglii, do Australii, to ja ciągle będę mieszkał w domu. A Bóg mówi, opuści człowiek ojca, matkę. Więc to jest moje zadanie, opuścić. Czyli wychodzę, tworzę swoją nową rzeczywistość, zaczynam żyć na własny rachunek, co nie znaczy, że nie chcę mieć nic wspólnego z rodzicami. Wręcz odwrotnie. Tworzę z nimi nowe relacje. Takie, że chcę tam przyjechać, chcę z nimi być, chcę rozmawiać, ale mam swoje życie. I takim znakiem, czy opuszczam dom, czy nie, to jest właśnie to, czy chcę tam wracać. Czy chcę tam być. Nie, żeby mieszkać na stałe, ale żeby przybyć na jakiś czas. Więc przychodzi ten moment, kiedy człowiek ma opuścić dom, ma sobie ułożyć życie i ma rozeznać powołanie. Kapłaństwo, małżeństwo. Jak mówiłem, większość z nas jest powołana do małżeństwa. Ale i są takie sytuacje, że może czuję powołanie do małżeństwa, ale nie powinienem być mężem ani żoną. Myślę, że jak się patrzy na dzisiejsze społeczeństwo, na wielu ludzi, to wielu nie powinno zakładać rodziny, wychodzić za mąż, żenić się. Bo po prostu stworzą katastrofę. Potrzeba też
no, takiego spojrzenia obiektywnego na nasze życie. Nie wszyscy to czują. Wielu idzie w małżeństwo albo w takie związki różne, no bo czuje miłość, tak? Myśli, że kocha, że na tym polega miłość, a potem tworzą katastrofę dla siebie, jeśli dzieci się pojawią, dla dzieci. Więc myślę, że to ważne, żeby o tym też mówić już odważnie, jasno. Nie wszyscy się nadają też do małżeństwa. I znam takich ludzi, którzy mówią, nie chcę wychodzić nie z egoizmu, ale dlatego, że nie chcę skrzywdzić kogoś i sam siebie. Ale generalnie przyjmujemy, że Bóg nas do tego powołuje. I jak wybrać? To by można było całą rekolekcję na ten temat powiedzieć. Ale jest taka historia o człowieku, który płynął statkiem i była mgła. I wyszedł na mostek kapitański, kapitan tam stał i mieli wpłynąć do portu. I on był taki przerażony, bo była mgła i mówi, to jak tam pan wpłynie, nie? A ten kapitan mówi, widzi pan takie trzy światła? Jak one się ułożą w jedno światło, to znaczy, że mam tam wpływać. I to jest właśnie droga do portu, do tego celu, gdzie mamy zmierzać. Muszę tak ustawić statek, żeby te trzy światła były jednym światłem. I my mamy takie trzy światła, które nam Pan Bóg daje, które mówią o tym, czy mam coś wybrać, czy nie. W takim ogólnym rozumieniu. Pierwsze to jest moje pragnienie. Wewnątrz Pan Bóg do mnie mówi pragnieniu, że masz tutaj iść, masz to zrobić, masz do tego dążyć. To jest to jedne. Jedno. Drugie to jest nauczanie Kościoła. Jeśli jestem człowiekiem wiary, to chcę uzgodnić to, co chcę wybrać ze Słowem Boga, z tym, o czym mówi Kościół. Czy to się zgadza z nauką Kościoła? To jest to drugie światło. A trzecie światło to jest potwierdzenie kogoś z zewnątrz, poprzez jakieś znaki, czy poprzez ludzi, którzy widzą mnie tutaj właśnie na tej drodze. Takie trzy światła i one mają świecić jako jedno. I wtedy to znak, że prawdopodobnie to jest moja droga. A więc moje pragnienie, ja w sercu to czuję, że chcę wyjść za mąż, że chcę się ożenić, albo że chcę pójść drogą kapłańskiego życia, czy zakonnego. Drugie, to się zgadza ze Słowem Boga, z nauczaniem Kościoła. A trzecie, ktoś mi to potwierdzi i pewne znaki o tym mówią, właśnie też zewnętrzne. Bo jak ktoś ma pewne rzeczy niepoukładane, właśnie ma jakieś defekty zdrowotne na tyle mocne, że to będzie problem, to też jest to znak, że ja tam nie powinienem iść. Więc teraz jakby wybieramy i wydaje nam się, że tak, mamy takie przekonanie, że powinniśmy iść drogą życia małżeńskiego. I teraz chciałem parę słów na ten temat, jak się w tym odnaleźć. Podoba mi się taka wyliczanka, czym nie jest miłość, którą pewien ksiądz Dziewiecki już dawno pokazał i warto, żeby z tym się zmierzyć, żeby mieć pewien taki kontekst. Czym miłość nie jest? Że miłość na pewno nie jest uczuciem. Często mylimy miłość z uczuciami. To możemy się bardzo pogubić z tym. Jest taka historia o templariuszach, znaczy o skarbie templariuszy. Chłopcy szukali tego skarbu. I okazało się, że znaleźli te wszystkie znaki, tam pewno czytaliście albo oglądaliście filmy. Znak templariuszy w studni, w takiej piwnicy, tam była studnia, no i był znak, że tam jest skarb templariuszy, więc tam oni weszli do tej studni, schodzą na jakąś głębokość i znowu znaleźli znak i tam weszli. Tam jest skarb. I okazało się, że to była pułapka, zatrzasnęły się te drzwi, nie mogli wyjść. Idą, a tam są trupy, tak, kościotrupy. Przez wieki ktoś tam próbował wchodzić i dał się w tę pułapkę złapać. Okazało się, że to nie było to. Ponieważ to był już XX wiek, to im się udało wyjść z tej pułapki. Ale paradoks tego polega na tym, że skarb był tam, w tej studni, tylko głębiej. Głębiej, a to była pułapka. Oni za wcześnie weszli. Dali się nabrać. Więc często tak jest z naszymi uczuciami, że one nas prowadzą w dobrym kierunku, tak? Jest zakochanie, chemia jakaś między chłopakiem, dziewczyną, tak? Wszystko jest fajnie. Chcemy za tym iść, ale wchodzimy za wcześnie i myślimy, o, to już jest miłość. A to jest pułapka.
Trzeba głębiej iść, dalej trochę i okaże się, że to jest właśnie to. Bo uczucia są jak mgła. One nam zasłaniają oczy i nam się wydaje, że to jest ta rzeczywistość. My potem nic nie widzimy, tak? I myślimy, że to już jest to. Ale kiedy mgła opadnie, okazuje się, że prawda jest inna. Że prawda jest trochę większa, szersza. Więc mgła jest prawdziwa, ale nie jest prawdą. Uczucia są prawdziwe, ale nie są prawdą całą. Więc ważne, żeby się nie dać nabrać na uczucia same. Bo one się zmieniają. Ale można kochać nawet bez uczuć, tak? To jest trudne, ale możliwe. Więc uczucia mogą pomóc kochać, ale też mogą przeszkodzić. Druga rzecz. Miłość nie jest też popędem. Nie jest też erotyką, taką seksualnością samą. To byłoby za proste. I często też się tutaj dajemy na to nabrać, myśląc, że właśnie ten wymiar jest już miłością, tak? Że czujemy do siebie takie przyciąganie seksualne i to znaczy, że to jest to. To jest trochę za mało. I wiemy, że to się wyczerpuje z czasem, ten popęd, który jest w nas. I potem na czym budujemy, tak? Już nie ma o co się oprzeć. A niejednokrotnie tutaj niektórzy wchodzą w ten świat popędu seksualnego i ciągle mało. To jest tak skonstruowany świat, że granice się przesuwają i zauważmy, jak przemysł erotyczny, pornografia, inne rzeczy się nakręcają i potem jeszcze bardziej, coraz bardziej przesuwanie granic. To nie jest miłość. Trzecia rzecz. Miłość to nie jest tylko tolerancja. Czyli no rób co chcesz, nie? To jest taka wolność, że możesz robić co chcesz. Ktoś, kto kocha, nie może komuś powiedzieć, że rób co chcesz. Ktoś, kto kocha, to będzie mówił prawdę. No nie możesz robić czego chcesz, bo są rzeczy, które nie przynoszą korzyści. I tak czytamy w Słowie Bożym. Święty Paweł pisze, że wszystko mi wolno, wszystko mogę robić, tak? Rób co chcesz, ale nie wszystko przynosi korzyść. Pytanie, czy to jest miłość, tolerowanie zła u kogoś. Bo na tym polega tolerancja, że on może robić coś złego, okej. Tylko wtedy ja go nie kocham, bo ja mu nie mówię prawdy. Bo to zło cię zniszczy, nie? Więc mi zależy na tobie, kocham cię, więc nie chcę się zgodzić na to zło, które się dzieje w twoim życiu. Więc to też ważne, żeby nie mylić tego z miłością. Potem akceptacja, że miłość jest akceptacją. Dobrze, jesteś jaki jesteś, akceptuję to. To jest jakiś wymiar, tak, potrzebny w naszym życiu, ale to jest znowu za mało. A co to mówi? To mówi, że no to akceptuję, czyli zamrażam cię, możesz być taki, jaki jesteś. Czyli nie musisz się rozwijać. Akceptuję cię, tak? W miłości chodzi o to, że dobrze, przyjmuję pewne rzeczy, ale chcę, żebyś się rozwijał, chcę, żebyś wzrastał w miłości, żebyś służył coraz bardziej dobru, żebyś wchodził w coraz większą dobroć, wolność. Więc akceptacja też to jest coś za mało. Czym jeszcze miłość nie jest? Nie jest naiwnością. Że samo się coś ułoży, samo się załatwi, że to jakoś tam będzie. Więc naiwność nie może być miłością. Naiwność potrzebuje jednak pewnych granic, potrzebuje pewnych zasad, pewnego ułożenia się, porozmawiania. Często organizujemy takie wieczory dla zakochanych, dla narzeczonych. Właśnie w minioną sobotę i niedzielę to było. Ja już musiałem wyjechać tu na niedzielę, ale w sobotę to spotkanie z narzeczonymi, gdzie oni rozmawiają ze sobą i odkrywają, że naiwnie myśleliśmy o pewnych sprawach. A jest okazja, żeby pogadać w czasie takich rekolekcji, bo one są prowadzone przez małżeństwa i narzeczeni siedzą ze sobą jak przy stoliku, przy kawie, jak na randce. To jest randka kontrolowana, jak ja to nazywam. I rozmawiają wszerz o pewnych sprawach, o których normalnie nie gadają i w głąb. Czyli idą głębiej, żeby zobaczyć, czy nie myślą naiwnie o pewnych rzeczach. Kolejna sprawa. Czasem nam się wydaje, że miłość może być takim wolnym związkiem. Na próbę. To znowu nie jest miłość. Dlaczego? Bo nie ufam sobie i nie ufam tobie. Jesteśmy tak na próbę ze sobą. To jest coś takiego, jakby mieć nogę w drzwiach włożoną.
Trzymam nogę w drzwiach i tak nie wiem, czy wejdę, czy wyjdę. To może niektórym pomaga jakiś czas, ale ta niepewność jest straszna, bo to mi mówi, że ja nie ufam sobie, dlatego nie chcę się zobowiązać do miłości i nie ufam Tobie. Chcę mieć taką furtkę, żeby w każdej chwili móc uciec. Więc to jest to, co nie jest miłością. Teraz będziemy mówić jeszcze o takich rzeczach, które czasem młodzi pytają, gdzie jest mowa w Słowie Bożym o tym, że nie wolno przed ślubem współżyć. Gdzie to jest powiedziane i napisane? Bo jeśli już mamy Biblię za autorytet, no to chcemy wiedzieć, tak? No więc jest bardzo wcześnie w Biblii, zaraz na początku. Zaraz na początku jest o tym napisane, widocznie to jest bardzo ważne. To, co Bóg nam mówi. Bóg mówi, pobłogosławił i rzekł, bądźcie płodni. Więc pobłogosławił, a potem seks, bądźcie płodni. Najpierw błogosławieństwo, potem współżycie. Bóg związał błogosławieństwem mężczyznę i kobietę, a potem daje im prawo do tego, żeby współżyli. A potem to przekazanie, o którym mówiliśmy, że opuści człowiek ojca, matkę i złączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Złączy się ze swoją żoną. Tam jest dokładnie takie słowo po hebrajsku. Żona. Nie partnerka, nie konkubina, nie narzeczona, nie koleżanka, ale żona. Więc Bóg na samym początku wyznacza pewne prawa, które są bardzo ważne. Można zdradzić męża przed ślubem. Można zdradzić męża przed ślubem. Właśnie rozmawiałem niedawno z chłopakiem, który no nie może się wybrać za mąż, za żonę, tak, ożenić się. W sierpniu ma ślub. No i przyszedł na rozmowę, bo wyszło w czasie tej znajomości, że on nie jest pierwszym. No i czuje się zdradzony. I dla niego to jest takie trudne, że nie wie, czy to przeskoczy. Bardzo ją kocha. Ona w szczerości powiedziała o tym. On, jak twierdzi, był wierny, więc będę takim zdradzonym mężem, tak? Można zdradzić kogoś przed ślubem. Nie znasz jeszcze jego twarzy, a możesz z tego zrezygnować, możesz odejść, nie? Życie w grzechu. Wanda Pułtawska opowiadała taką historię, że przyszła do młodych i mówiła im o takim życiu ze sobą i mówiła, żeby nie żyli w grzechu, bo to jest, no nie podoba się Panu Bogu i młodzi, którzy tam byli, postanowili żyć w czystości. Jakoś mieli taką łaskę, żeby to zrobić. I dosłownie parę dni później chłopak tej dziewczyny zginął w wypadku samochodowym i ona mówi, gdyby nie to spotkanie, to miałabym takie wyrzuty sumienia, że może zginął w grzechu. I dla niej to było takie ważne, że właśnie w tym okresie, kiedy on zginął, oni postanowili zmienić to swoje postępowanie. I teraz tak jak taki krótki algorytm, jak chodzić, żeby dojść? Jak chodzić ze sobą, żeby dojść? Ja wiem, że to może brzmieć jak z księżyca, ale trzeba mówić pewne rzeczy, o których dawno się już może nie mówiło. Że są pewne etapy chodzenia ze sobą, które nas doprowadzają do decyzji, tak, chcę być z Tobą na zawsze. I jest takich 8 etapów. Pierwszy to jest oko-ciało. Taki etap oko-ciało, że oko zauważyło ciało. Tak macie, nie? Może mieliście już. Pewne oko zauważyło ciało, które się spodobało. Ale to ciało jeszcze nie wie, że oko patrzy. No i to jest taka obserwacja, tak? Pan Bóg nas tak stworzył, że tak to się często zaczyna. Oko zobaczyło ciało, ale można na tym już poprzestać i tutaj się wywrócić. Pamiętam na Woodstocku, to już był mój trzeci raz, jak pojechałem na Woodstock, chodzi taka dziewczyna i tak pyta, tylko nie wiadomo o co, nie? Więc myśmy szli, akurat podeszła do nas, szliśmy w sutannach i się pyta, czy nie widzieliśmy kogoś, ale kogo? Ona nie wie kogo, ale o co chodzi?
no bo 2 lata temu była na Woodstocku, no i była pod wpływem alkoholu i jak wróciła z Woodstocku, okazało się, że jest w ciąży. I to bliźniaczej. I urodziła bliźniaki. No i potem wróciła na ten Woodstock po 2 latach i szukała ojca tych dzieci. Ale nie wiedziała, kto to jest. Oczywiście to jest przestępstwo. Ale oko zobaczyło ciało. Tak było widać takich chłopców, którzy chodzili i lubili wykorzystywać takie sytuacje. Więc niektórzy już na tym etapie się wywracają. Ale potem idziemy dalej. Jest drugi etap oko-oko. Tak? Kiedy jedno oko zauważa, że to drugie oko patrzy. I już mają takie porozumienie ze sobą. Pamiętam rozmowę z dziewczyną, która przerażona przyszła do duszpasterstwa na rozmowę. Co się stało? No, poszłyśmy na dyskotekę się zabawić z koleżanką. No i poznaliśmy się, tak? Spotkały się oczy, fajnie było. Nie wiem, jak ma na imię. Nie wiem, jak ma na imię. Wiem tylko, że wydarzyło się coś w toalecie. Nie wiem, jak ma na imię. Na tym etapie się może skończyć znajomość. Oko, oko, nie? Po prostu jakiś poryw serca, poryw zmysłów i koniec. Potem jest trzeci etap, głos, głos. Głos, głos, kiedy zaczynamy rozmawiać, już mamy ze sobą kontakt. Ale może być tak, że to się dzieje przez internet, tylko przez internet. Albo po prostu rozmawiamy tak, że nie mówimy wszystkiego i my nie znamy całej prawdy. I też znam taką historię właśnie, gdzie poznali się przez internet, mieli już około 30, bo to tak ten proces się trochę przedłuża. No i wzięli ślub, a znali się rok, ale przez internet. I potem wszystko wyszło, co się działo w jego życiu, w jej życiu. Małżeństwo się bardzo szybko rozpadło. Tak naprawdę się nie znali, bo przez internet całkiem to inaczej wygląda. I potem jest kolejny etap, który się nazywa ręka, ręka. Ktoś się będzie śmiał, że mówię o czymś takim, co to jest za problem wziąć się za rękę. Dzisiaj wielu młodych poznaje się na przerwie w szkole, a po szkole już idą za rękę. No ale to jest pewien znak. To jest mowa ciała, która coś wyraża. Jeśli trzymanie się za rękę nie jest znakiem jakimś, to wyobraźcie sobie, że dzisiaj, teraz wrócicie z kościoła do domu i przed waszym domem zauważycie waszą mamę spacerującą za rękę z sąsiadem. Wasza mama będzie trzymać za rękę sąsiada. Przecież to nic nie znaczy trzymanie się za rękę. Znaczy coś? No nic nie znaczy, nie? I widzicie jeszcze przez okno, że patrzy wasz tato i macha do nich. Tak? Tato jeszcze macha ręką. Fajnie wyglądacie, żono moja z sąsiadem. To brzmi tak absurdalnie, ale to nam chcę wam pokazać, że pewne znaki coś mają znaczyć, tak? Że coś wyraża. Trzymanie się za rękę. W duszpasterstwie akademickim, w Wielkim Poście czy w Adwencie proponowałem młodym, żeby się przez ten okres nie trzymali nawet za ręce. Żeby zobaczyli, co jest między nimi. Czy tylko to pragnienie ciał, czy też chcą budować coś więcej, czy też jest jakaś więź głębsza. No i ponieważ to są mądrzy ludzie, to w to wchodzili. I to były niesamowite doświadczenia. Adwent był krótszy, więc było łatwiej, w Wielkim Poście było trudniej, ale to nietrzymanie się za ręce sprawiało, że zaczęli budować więź, kreatywność w miłości. Jak okazywać sobie czułość, miłość, życzliwość bez ciała? Żeby się uczyć, że będzie taki czas w małżeństwie, że się nie da w ten sposób okazywać miłości i trzeba właśnie jakoś inaczej to robić. Bo jeśli się tak nauczymy, bez wstrzemięźliwości, bez stawiania sobie granic, to potem przyjdą takie okoliczności w małżeństwie i będziemy bardzo łatwi i skorzy do zdrady. Więc przychodzili młodzi, mówią, proszę księdza, kupiliśmy sobie szachy. Zaczęliśmy grać w szachy, nie? Na randkach. Wymyślamy coś takiego, co sprawia, że budujemy więź, zaczynamy więcej rozmawiać.
To może się wydawać śmieszne, ale to jest bardzo istotne, żebyśmy się nie dali tej rzeczywistości jakoś tak złapać i przegrać tego, co może się pięknie rozwijać. I kolejny etap, piąty już, to jest ręka-ramię. Ręka-ramię, że chłopak wyciąga ramię, a dziewczyna go łapie, tak, nie? I idą sobie tak pod rękę. To jest taki znak, że czuję się bezpieczna przy tobie. Czuję się bezpieczna. Czy to rzeczywiście tak zaistniało? Czy macie takie doświadczenia? Też pamiętam takie rozmowy, zwłaszcza z dziewczynami, bo one właśnie tutaj przeżywały takie problemy, że się nie czuje z chłopakiem bezpiecznie, tak? Bo on jeździ jak szaleniec, bo się zakochany pewno chce ci pokazać, nie? No ale ja się nie czuję przy nim bezpiecznie, bo on wymyśla takie różne historie. Więc takie pytanie, nie? Czy czuję się bezpieczna przy tobie? Czy nie będę się czuć zaskoczona, jak się odnosi do drugiej dziewczyny, jak się odnosi do chłopaków? To poczucie bezpieczeństwa, czy wiem, że ta miłość, którą budujemy, będzie wierną miłością? To trzeba na to też patrzeć. Kolejna rzecz to jest ręka talia. Ręka talia, że tak bierze ją za talię, nie? To jest tak fajnie, to generalnie się daje radę. Czasem jest tak, że potem jest trudniej, nie? Ale to tak dzisiaj wszyscy dbają jednak o urodę i o wygląd. Co to znaczy? Chcę się tobą zaopiekować. Chcę się tobą zaopiekować. To jest takie też bardzo istotne, żeby mieć to doświadczenie, tak? Że wchodzimy już w taką bliższą zażyłość. Pamiętam na jednej ze spowiedzi, takiej właśnie przedświątecznej, księża mówili o tym, że jeden musiał jechać na pogrzeb, bo mówi właśnie, tydzień temu zmarła kobieta, która leżała sparaliżowana przez ostatnie 5 lat małżeństwa i mąż się nią opiekował. Młode małżeństwo, kilkanaście lat. I teraz po tygodniu od jej śmierci on zmarł. To było takie bardzo wymowne, że opiekował się nią, a potem z tęsknoty jakoś tak za nią poszedł. Więc czy masz te przekonania, że jakby coś się stało nie tak, czy byście się sobą opiekowali? Czy ta miłość już ma taki wymiar? Wiadomo, że tego się nie da zagwarantować, ale jakoś powoli o tym też trzeba myśleć i gdzieś to mieć w sercu. Kolejny, to już jest siódmy etap. Popatrzcie, ile się tu dzieje w tym chodzeniu ze sobą. To jest etap głowa-głowa. Głowa-głowa, czyli siadamy ze sobą, opieramy się czołami i patrzymy sobie w oczy. Głowa-głowa, czyli chcę zaglądnąć do twojego serca, chcę zobaczyć, co tam jest, a ty mi pozwalasz na to. Pamiętam rozmowę z pewną dziewczyną, która mówi o pewnych rzeczach trudnych, ale ma też chłopaka i to tak no, blisko już ślubu ma być, narzeczony. No i w międzyczasie wyszło też, że współżyją już. A ja mówię, czy on to wie wszystko, co mi mówisz? No nie, niech ksiądz da spokój, jak? To mnie mówisz takie tajemnice, a jemu nie mówisz? A pozwalasz mu na współżycie, na takie rzeczy, żeby wchodził w twoją największą intymność, żeby miał tam dostęp? To było dla niej takie no, zastanawiające, że nie jest w stanie wszystkiego powiedzieć szczerze do końca, to co jest w sercu, ale już fizycznie potrafi się angażować, tak? Już się otwiera. To jest bardzo takie no, bolesne, że nie łączymy tego razem. Tu chodzi o cały świat kobiety, tak? Wszystko to wszystko. Ale to nie jest jeszcze ten czas. I mężczyzna tu powinien to uszanować, tak? Jak jest w Pieśni nad Pieśniami. Czy jesteś zapieczętowanym ogrodem? Czy zapieczętowaną studnią? I ona mówi, tak, jeszcze nie pozwalam ci tam wejść. Poczytajcie Pieśń nad Pieśniami. To jest piękna pieśń, która mówi o miłości człowieka do człowieka. Chociaż też o miłości Boga do człowieka.
Ale tam jest piękne mnóstwo takich obrazów, które pokazują taką naszą miłość ludzką. Więc głowa, czy możemy mówić o tym, że znamy swoje sekrety, że jesteśmy już tak blisko siebie? Kolejny etap to ręka, głowa. Ręka, głowa. Przedwczoraj jechałem do Sącza i nawet się uśmiechnąłem, bo właśnie zobaczyłem ten gest. Stałem na światłach, ktoś też obok stał na światłach, tak? On prowadził, ona siedziała obok, młodzi ludzie. No i ona trzymała rękę mu na głowie. Tak, siedzieli w samochodzie, no i czekali na światła zielone. I ona tak po tej głowie jego jeździła, tak, nie? Tak go głaskała, tam w nosie dłubała, w uchu, nie? To taka intymność. To jest już ręka, głowa. Ręka, głowa, to już jest bardzo taki intymny gest. Jak mówi pieśń nad pieśniami, połóż mą rękę pod moją głową. Połóż twą rękę pod moją głową. Czyli taki gest oblubieńczy, to już chcemy być ze sobą, już pragniemy. To już jest taka decyzja, że chcemy się związać na całe życie. No i potem następny etap jest jaki? Następny etap już jest po ślubie. To już jest 9 etap. I oczywiście to wszystko może brzmieć tak dosyć naiwnie. Wiemy, w jakich czasach żyjemy. Ale zapraszam was do tego, żeby podjąć taki wysiłek, by w tej sferze, która jest dzisiaj tak rozbuchana i nikogo nie dziwi już nagość, wszyscy wszystko wiedzą, a jakoś ten Pan Jezus się uparł, żebyśmy tutaj byli bardzo radykalni. Udało mi się przez 7 lat bycia proboszczem, kiedy rozmawiałem z młodymi przed ślubem, a mieszkali już ze sobą wcześniej. W 3 przypadkach udało mi się tak z nimi pogadać, że te 3 miesiące do ślubu rozeszli się do osobnych domów i czekali na siebie. I to było niesamowite doświadczenie dla nich. I dzisiaj, kiedy spotykam ich czasem, już są małżeństwami, to uśmiechamy się, bo znamy te swoje tajemnice. Kiedy tak podczas rozmowy zobaczyłem, że można z nimi pogadać, nie? I mówię, no może byście spróbowali tak zamieszkać osobno, zanim będzie ślub. A wiadomo, że już żyli jak mąż i żona. No i tak się popatrzyli na siebie. No, spróbujemy. To było niesamowite. I potem nieraz, jak widziałem, taka konkretna para, nie? Widzimy się w niedzielę przed kościołem, a on mi pokazuje, że jest tak, nie? Albo mówi, proszę księdza, nie jest źle, mam nocne zmiany, jest dobrze, nie? Więc łatwiej mi jest to zachować. A ona się cieszy, bo widzi, że rosną, tak? Oni zobaczyli, że między nimi się coś dzieje więcej, że ciała już się nie szantażują i nie przeszkadzają w tym budowaniu relacji. I zobaczyli, jakie to jest ważne. Matka Teresa z Kalkuty mówiła, że długotrwała czystość przywraca dziewictwo. Długotrwała czystość przywraca dziewictwo. To jest taka czystość z odzysku. I wiem, że to kosztuje, ale jeśli nam zależy na sobie, możemy spróbować. Jeszcze jest tam Wielkiego Postu kawałek, tak. Można sobie dać takie zadanie do wykonania. Wiem, że pewno to, co mówię, to gdzieś tam jest z księżyca, ale to jest prawda, którą Jezus nam pokazał, że prawo do nagości daje miłość ukrzyżowana, czyli ślub. Jezus stał się nagi na krzyżu. Kiedy dał się ukrzyżować, wtedy był rozebrany. Dzisiaj świat nam mówi, najpierw się rozbierzcie, a potem z tego morza będzie miłość. Nagość bardzo trudno, żeby prowadziła do miłości. Natomiast miłość do nagości daje prawo, ale miłość ukrzyżowana, czyli miłość zaślubiona. Jezus na krzyżu poślubił swoją oblubienicę, czyli Kościół. Obrączki to są gwoździe. Więc jeśli chcemy być wierni Słowu Bożemu, Bożemu planowi,
Jeśli chcemy się w tym odnajdywać, to zapraszam was do takiego staroświeckiego patrzenia na miłość erotyczną, w ogóle na miłość, czyli tak naprawdę na biblijne spojrzenie na miłość. Kiedy kobieta cudzołożna w niedzielę była, ta Ewangelia, pochwycona na cudzołóstwie, stanęła przed Jezusem, bo ją przeprowadzili i chcieli ukamienować, jakie słowo usłyszała najpierw od Jezusa? Gynę, czyli niewiasto. W Ewangelii świętego Jana tylko 3 razy Jezus powiedział to słowo niewiasto. 2 razy do swojej mamy, a raz do tej kobiety. Tak Jezus potrafi. Czyli kiedy jej odpuścił grzechy, powiedział jej niewiasto, czyli jesteś teraz w moich oczach jak moja mama. Przywracam ci wszystko na nowo. I chcę, żebyś wiedziała, że tak na ciebie patrzę i chcę, żebyś ty na siebie tak patrzyła i żyła właśnie tak, jak ja na ciebie patrzę. I to samo dotyczy mężczyzny, bo jesteśmy oblubienicą Jezusa w Kościele jako mężczyźni i kobiety, więc życzę wam, żeby Jezus na was tak spojrzał, jak na tego młodzieńca dzisiaj, bo on zawsze tak patrzy z miłością, i jak na tę kobietę pochwyconą na cudzołóstwie, i żebyście odkryli to, co Bóg o was myśli. A myśli o was najpiękniej, jak tylko można. Stworzyłem was dla miłości prawdziwej i stać was na to, żeby tę miłość prawdziwą przeżywać. Chcę się teraz o to pomodlić dla was przez ręce Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko pięknej miłości, święty Józefie, Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.